Wracamy z kolejnym odcinkiem naszego podcastu. Tym razem podsumujemy galę Enfusion, czołowej światowej organizacji, nie polskiej. Chciałbyś powiedzieć polskiej, światowej organizacji. Jak to ty, Daniel, mówisz, jednej z części tego tortu, z tych czterech części tortu, jeżeli chodzi o światowy kickboxing. Organizacji, która naprawdę robi ogromny postęp i która robi fenomenalne gale. Właśnie za nami jedna z takich, gala Enfusion Live 61-62 Eindhoven. Z wielkimi nazwiskami. Ja nazywam się Paweł Sawicki, jestem redaktorem Sportywalki.org, a razem ze mną Daniel Dziubicki, redaktor, dziennikarz, komentator, ogólnie rzecz biorąc człowiek renesansu. Cóż więcej powiedzieć? Tak, na początek oczywiście zachęcamy do łapkowania filmu, żebrzemy jak prawdziwi youtuberzy, ale nie, zachęcamy do polubienia naszego fanpage'a, naszego podcastu Zalin Podcast, do używania hashtagu, zwłaszcza na Twitterze Zalin Podcast, do śledzenia nas po Twitterze Paweł Sawicki MMA, a także Dziubicki, weź, kierowniku, polajkuj, weź. Panie kierowniku, sam jak był z tym memem, z Kwaśniewskim, nie, że ten pisze, jak ktoś napisał, panie kierowniku, poratuj z otóweczku, sam nie mam, panie prezydencie. Tak, tym akcentem politycznym przechodzimy do podsumowania gali głównej, która miała miejsce w Eindhoven. Tak patrzę na tą kartę wstępną, Fusion 61, no i tam też ciekawe jedno nazwisko. Boubacar El Bakouri przegrał z Władysławem Koszelem po trzech rundach decyzją sędziów. Boubacar El Bakouri, no wydawało się, że ten zawodnik już gdzieś tam obyty na świecie, że będzie szedł do zwycięstwa na te główne karty i spinał się, no ale jednak przegrał. Zaczniemy od walki o pas w kategorii do 75 kg, czyli Redwan Larkubi Nordin van Roosmalen, czyli brat Robina van Roosmalena. Przegrał brat Robina po trzech rundach decyzją sędziów. Przegrał, natomiast... No tam trzy rundy to chyba pas nie był pasem. Nie, to było pas, to była pięciorundówka. No to liver kick się... To była pięciorundówka i no, to była, ta walka była dobra. Dobre tempo, może nie było to jakieś szaleńcze tempo, to nie była jakaś totalna wojna ringowa, ale prawdopodobnie wpływ miał na to fakt, że to po prostu pięciorundówka, zawodnicy trochę inaczej rozłożyli siły. Biorąc pod uwagę, że to jedna ciekawostka w ogóle, biorąc pod uwagę, że van Roosmalen walczył w poprzednich walkach w taki sposób bardzo mocno frontalny, nie do końca patrzył na defensywę. To jest jedna ciekawostka. Druga ciekawostka jest taka, że Larkubi debiutował w ogóle w 7-5 w tej kategorii. On wcześniej bił się w 72,5 i w 7-0. Larkubi, który dał świetną walkę z Mohamedem Jarają, chociażby w ramach tej ligi. No i cóż, no, można powiedzieć, no bardzo dobrze radził sobie z dosyć dziurawą defensywą van Roosmalena, zawodnik reprezentujący Holandię, przynajmniej w tej lidze Enfusion. On tam jako pod flagą holenderską wchodził, chyba dlatego, żeby nie było kolejnego Marokańczyka formalnie. No i tak jak mówiłem, no, van Roosmalen miał pewne problemy z defensywą. Walka bardzo dobra, dużo wymian, może nie było jakiegoś mega zagęszczenia, prawda? Natomiast no, można było być zadowolonym, poziom taki, ja bym powiedział, dosyć zadowalający. Larkubi, nowym mistrzem kategorii do 75 kg. Tutaj warto nadmienić i wyjaśnić, że van Roosmalen miał bić się z Diogo Calado, z mistrzem dotychczasowym tej wagi, natomiast ja się skontaktowałem z Portugalczykiem po zmianie rozpiski, spytałem się dlaczego dlaczego w ogóle został pozbawiony tytułu, nie, właśnie, nawet nie tyle, co po prostu zdjęty z rozpiski. No co się okazało, że rolę odegrały problemy zdrowotne, miał Calado kiedyś anemię, teraz jakieś rzeczy z tego wynikające i stwierdzili wspólnie ze sztabem, że na razie sobie lepiej odpocząć od walczenia, oddano pas, o który właśnie bił się Larkubi
z Van Rossmalenem. Wydawało się, że to raczej organizatorzy myśleli o Rossmalenie jako przyszłym mistrzu. Zresztą Larkubi to przyjął, nie, może nie na ostatnią chwilę, ale prawie na ostatnią chwilę tą walkę. Jak już mówiłem, debiut w nowej kategorii. Więc to też troszeczkę takie nieoczekiwane. Nieoczekiwana zmiana miejsc, prawda? Także, no cóż, no, nowego mistrza w tej kategorii 75 mamy. Co będzie dalej? Chciałoby się powiedzieć, zobaczymy. Więc zobaczymy. Druga walka tej karty głównej, karty Elfusion 62, to pojedynek znajomego Rafała Dudka, Youssefa El Hadji, który pokonał Khalida El Moukdama po 3 rundach po decyzji sędziów. Jak ta walka w ogóle ci się podobała? Wiesz, no jak to walki Marokańczyków, pełna nierządnica od pierwszego gongu, chociaż trzeba powiedzieć, że Mukadam to jest taki zawodnik, który miał trochę mniejsze, znaczy słabsze warunki fizyczne, prawda? Był mniejszy. El Hadji, zawodnik wyższy, który też dobrze wychodził na dystansowaniu przeciwnika. Zasadniczo przewaga przez wszystkie 3 rundy, z tego co ja pamiętam. Ale poziom też i tempo ogólnie całkiem dobre. I mieliśmy też 2 nokauty. Pierwszym popisał się Bilal Lukili. Lukili, który znokautował w pierwszej rundzie Moreno Montiego. No powiem ci, trochę taki ciężki do wypowiedzenia nazwisko. Bilal Lukili. Kariery wielkiej nie wróżę mu w takim razie. Słuchaj, Moreno Monti jest zawodnikiem, który ma problemy z defensywą, który walczy dosyć nieostrożnie, mimo że jest to zawodnik dosyć taki doświadczony. Natomiast Luke Lee, jak to Marokańczyk, frontalne ataki i zasadniczo można było się domyśleć, że to się tak skończy. Ostatecznie Luke Lee bodajże ciosem prawym kolanem posłał na deski Holender, druga porażka przez nokaut z rzędu. Wcześniej wbił się Monty bodajże na gali w Hronin Hen, taka nie dam sobie ręki uciąć, ale to była gala podwójna Kickboxing Talents. No i tam też został posłany na deski. Ismael Benali z Enginem Kutukiem walczył, tu już wyprzedzę ciebie, jeśli chodzi o wyczytywanie walk. Benali znokautował tam całą serią Engina Kutuka. Bardzo brutalny nokaut. Jeśli ktoś będzie miał dostęp, no to naprawdę warto sobie Myślę, to że zobaczyć. Enfiorze myślę, że samo nawet to wrzuci do siebie na YouTube'a. No, powiem tak szczerze, że tam poszła cała seria przy tej decydującej akcji, jeśli chodzi o sierpy, ciosy sierpowe od Benalego. Tak naprawdę każdy cios prawą ręką to był potencjalny knockout, przynajmniej knockdown. Benali naprawdę mocne pieprznięcie. A ta decydująca akcja, no, to wyglądała w ten sposób, że bodajże trafił prawym. Potem poprawił lewym celnym. W ogóle gdzieś te ręce Kutuka były wszędzie, tylko nie przy głowie. I łącznie doszły chyba 4 ciosy, w tym 2 już, gdy tak naprawdę system został wyłączony. Więc sędzia w ogóle sędzia stał trochę za daleko i mógł spokojnie po 2 ciosach przerwać walkę, dlatego że już po prostu wiesz, no to był tak jak pal, który stawiasz na ziemi, który po prostu się przewraca na ziemię. No to tak wyglądał Engin Kutuk i można było zareagować no, odrobinę wcześniej. Sofia Nima kontra Baris Karabas. Tam decyzja po 3 rundach. Sofian Kaduri. A ja co powiedziałem? Sofia Nima. A, to pomyliło mi się z tym bokserem, z medalistą olimpijskim. A właśnie tak myślałem sobie podczas twojej wypowiedzi, żeby nie pomylić się, że nie mówisz właśnie Sofia Nima, którego przyjemność miałem komentować w ogóle walki podczas memoriału imienia Feliksa Sztama. Sofiane Kaduri, faktycznie, to oczywiście Daniel, zwracam tutaj, dobrze zwróciłeś uwagę, walczył z Barisem Karabasem. 3 rundy, dobre tempo?
Bardzo dobre tempo, w ogóle pierwsza walka od jakiegoś czasu, kiedy Sufian Kaduri się naprawdę dobrze przygotował na rywala. To jest w ogóle mistrz w tej kategorii do 63 kg. On podczas ostatniej walki w ogóle dostał gościa, który w ogóle jakiegoś takiego, który nie walczył jak żadnym eliminatorze, w ogóle został dobrany jakoś kompletnie od czapy. W pięciu rundach z Kaduri wygrał wtedy, ale naprawdę no, szału nie było. No, dostał takiego chaotyka asynchrona, jakby to powiedział Andrzej Janisz. I wtedy naprawdę nie wyglądał dobrze. No, uratowało go trochę to, że było 5 rund i wytrzymał trochę lepiej fizycznie. Tutaj naprawdę wrócił stary Kaduri, dobrze się to oglądało, więc jestem ciekaw, co dalej będzie u Marokańczyka, z kim będzie bronił pasa. Z Karabasem wyglądał bardzo dobrze, tak jak mówię, widać było przygotowanie. Nie wiem, co nie zagrało przy poprzedniej walce, ale Kaduri tym razem właśnie zrobił wrażenie bardzo dobre. No i przechodzimy do tych walk najciekawszych, no z największymi nazwiskami. No mieliśmy pierwsza walka, przedwalka wieczoru, co-main event tak zwany, czyli Nordin Ben Moch pokonuje legendę pierwszego mistrza K1 Max Alberta Krausa. Zasadniczo Nordin Ben Moch jako ten zawodnik o lepszych warunkach fizycznych, no, po prostu zoutboksował legendę Alberta Krausa. Kraus nie za bardzo wiedział, jak ten zasięg Marokańczyka obejść. Bardzo dobrze uporał się z dynamiką Alberta Krausa, już nie najmłodszego, dodajmy. Cóż więcej powiedzieć, no, w pełni zasłużone zwycięstwo Nordina Ben Mocha, wicemistrza ligi Jędrzejczyzny do 72 kg. Bardzo wysokie tempo, no ale no, tak naprawdę należało się tego spodziewać. Ben Moch jest w swoim prime, natomiast Kraus wręcz przeciwnie, on już najlepsze lata ma za sobą. Jest to oczywiście legenda, jest to zawodnik, który wygrał pierwsze Grand Prix Maxa w 2003 albo 2002 roku. I rzeczywiście należy się szacunek, natomiast no, zaskoczeniem jest to, że Kraus mimo upływu lat dalej jest bardzo dobrym zawodnikiem. To nie zmienia. Ta porażka kompletnie niczego nie zmienia i powiedzmy sobie to jasno. Natomiast ogląda się go nadal bardzo dobrze. Umie dać dobrą walkę, dać On walkę potrafi w wygrać, szybkim bo tempie i on też tak. wygrywa, on przeplata te walki. Przeplata przecież te walki przegrane z zawodnikami z czołówki, już tej szerokiej czołówki światowej, ale przeplata je ze zwycięstwami, bo on walczy w Chinach i tam nawet wygrywa przed czasem, zdarza mu się tam wygrywać, więc nie jest to jeszcze w żaden sposób, że tak powiem, jest w boksie takie określenie journeyman, tak, że gościu, który ma dobry rekord, jeździ, daje się obijać prospektom. On jeszcze takim 100% journeymanem nie jest, jest na dobrej drodze ku temu, żeby takim się stać, ale jeszcze cały czas ma zęby, ma kły, potrafi ugryźć. Ben Moch nie jest prospektem, to jest już Tak, naprawdę, nie, no to już jest to jest fakt. zawodnik już o określonej marce i renomie i rzeczywiście, jeśli Kraus ma przegrywać z zawodnikami typu Ben Moch, to naprawdę nie jest to żaden wstyd. Oczywiście jest to walka w rekordzie przegrana, natomiast no nie, do journeymana jeszcze daleko. No dokładnie, zwłaszcza, że Ben Mocha gdzieś tam już nawet widzielibyśmy chętnie w walce z City Chaiem o pas Glory czy jakiś inny pas, no ale mniejsza w to. No ale Ben Moch ostatecznie wygrywa z Albertem Krausem i walka wieczoru. Tajfun Özkan, Andy Sauber, knockout w czwartej rundzie. Knockout, naprawdę imponujący. Andy Sauber upadł na twarz, ale tak powiem ci, jak pierwszy raz widziałem te powtórki gdzieś tam nagrane z widowni, które pojawiły się na Twitterze. No, w pierwszej chwili myślałem, że to Andy Sauber wygrał, bo Oskar walczył w długich spodniach, a Sauber w spodenkach. No, bo wydawało się, że będzie odwrotnie. Nie no, od jakiegoś czasu Andy Sauer już nie pojawia się w tym swoim shootboxerskim outficie. Tak jak mówiłem też przy okazji Glory, przy okazji podsumowania Glory, że te spodenki od shootboxingu trochę się różnią od takich typowych ściślaków długich, które są używane no, przede wszystkim przez grapplerów. I no, co więcej powiedzieć, no.
Sauer znaczy częściej używa takich zwykłych, bardziej spodenek do Valetudo. Ale rzeczywiście można było się zastanawiać, kto jest kim, jeśli się zobaczy tak z daleka na te nagrania z widowni. No, widać było dużą przewagę Turka od samego początku. Był dużo szybszy, co było widać przy każdej możliwej wymianie. Dużo ciosów przechodziło między rękami Holendra. Skończyło się po ciosie kontrującym bodajże Tam prawą albo chyba lewą też ręką. sierpowy, tak, Tak. ale nie pamiętam dokładnie, czy to był prawy. Nie pamiętam dokładnie, czy to był prawy, czy lewy sierpowy, ale faktycznie Sauer upadł po prostu na twarz. Więc no, trzeba powiedzieć, że dopełniła się pewna wymiana pokoleniowa w tym meczu, mini meczu K1 kontra Infusion, czy stara generacja kontra nowa generacja. No właśnie, a propos tej wymiany pokoleniowej, właśnie chciałem poruszyć ten temat. No wygląda na to, że już faktycznie to następuje, że te wielkie gwiazdy z czasów K1 Max, ciężkiego K1 odchodzą w niebyt. No bo tak naprawdę zobacz, Holsken nie jest już mistrzem. Verhoeven w tym K1 pojawiał się na undercardach. On jeszcze wtedy przecież walczył w ochraniacza, kiedy Harry walczył, tak? Harry jest cieniem, tak? No zobaczymy, jak teraz wyjdzie z Gergesem i jakie będą jego kolejne kroki. Albert Kraus, no przegrał, Andy Sauer przegrał. Masato już dawno nie walczy. Ładny Błaka został. się bije w Chinach z zawodnikami chyba drugiej czy trzeciej kategorii. No to zobaczymy trzecią część meczu, jak już też zdążyłem mi się wspomnieć dzisiaj przy nagraniach, ale nie w tej części, że Błakaw walczy w Abu Dhabi 9 marca bodajże jest Gala Infusion i bije się o pas do 70 kg z Jonajem Riską. Risco, który jest bardzo solidnym zawodnikiem, który potrafi dać dobrą walkę, który nawet ma na swoim koncie zwycięstwo nad Tajfunem Oskanem, co prawda przez rozcięcie, ale zwycięstwo. Tylko że no, jest to oczywiście zawodnik wysokiej klasy, ale niewybitny, więc wydaje się, że to Błakaw jest tutaj z fighterem, który będzie miał, który będzie uznawany za faworyta, prawda? Jestem ciekaw. No jeśli Bułaka przegrał, to będziemy już chyba mogli oficjalnie powiedzieć, że nastąpiła pewna zmiana warty, że to pokolenie K1 Max już całkowicie nie wymarło może, ale to już nie są, to już całkowicie inne czasy i jednak przyszłość będzie należała już do nowych twarzy. No tak, zwłaszcza, że no tych starych już zawodników no nie ma w sumie. Katalin Moroszczano jeszcze został, on nie odgrywał żadnej roli wtedy w K1. No skończy się pewna epoka dla nas, na pewno dla mnie bardzo sentymentalna. No, Bardzo sentymentalna, bo to były początki, tak? żeby tylko dla ciebie, no wiesz, ja też wyrosłem na K1, od K1 się tak naprawdę zaczęła moja przygoda ze sportami walki, nie od filmów z Bruce Lee, nie od krwawego sportu, nie od ciosów karate, tylko właśnie od K1, od finałów, tylko tego ciężkiego K1, tego Grand Prix, World Grand Prix, kurwa, World Grand Prix nazywały się te gale. I te ciężkie, i to były finały 2001 rok, kiedy wygrał Mark Hunt. Natomiast co chciałem jeszcze o Infusion powiedzieć, że walką wieczoru zdecydowanie Sufjan Kaduri, Baris Karabas. Od samego początku bardzo wysokie tempo. Tempo odpowiednie dla fighterów, którzy ważą po 63 kilo, przynajmniej na ważeniu. Kaduri, tak jak mówiłem, w końcu się przygotował. Karabas nie chciał odpuszczać. No, starał się dotrzymywać tempa. Mali goście, no, ale tego właśnie oczekujemy od fighterów, którzy prezentują jakiś poziom, którzy nie ważą zbyt wiele. Tego, że ma być ogień od początku do końca i ten ogień był. Także no, jeśli mam oceniać może nie ze względu na ciężar gatunkowy, a to, co ogólnie zawodnicy zaprezentowali w ringu, to Kaduri Karabas, jak dla mnie Fight of the Night. No i powiem Ci szczerze, że w zestawieniu z Glory, z tą galą Glory, która miała miejsce, wydaje się, że Infusion widowiskowo przebiło i to daleko. Tak sobie próbuję
Przede wszystkim nazwiska, no i poziom tych walk, tak jak mówisz, że był wyższy, ale nazwiska, Kraus, Sauber, no w porównaniu do nazwiska Adegbuyi, tak, który gdzieś tam jest na szczycie, no ale gdzie tam do popularności Sauvera czy Krausa? No nie, no wiesz, jak wrzucasz trzy walki w wadze ciężkiej, która ma zróżnicowany poziom, a wiesz, no porównajmy sobie kategorie, w których bili się ci zenfiorzy. No, tutaj masz walkę o pas w 7-5, masz walkę dwóch Marokańczyków w 6-7, jest walka do 72,5 Luki Limonti, Ben Ali Kutuk 70, tytuły właśnie 7-5, tytuł w 7,2,5 i w Super Fight w 7,2,5 mówił o Ben Moch Kraus, więc są to tak naprawdę K1 Max stare, przynajmniej jeśli chodzi o wagi. Natomiast no, na Glory mieliśmy, tak jak mówiłem, trzy bitki w heavyweight, więc waga ciężka, wiemy jaki poziom ma i jak ona wygląda. Jaka była walka wieczorów Glory? Na Glory? Grochard, Chimaev. 7-7, dobrze, tutaj jeszcze spoko. No ale I City Chain był, tak? no, CTJ był, ale CTJ nie był w tej głównej, nie w tej głównej karcie. W ogóle pierwsza walka jego w Stanach. A to ty widzisz, tego nie, na to nie zwróciłem uwagi. No to w ogóle bardzo ładnie się zaprezentował przed amerykańską publicznością. Jeszcze jedna rzecz, bo ta średnia kilogramów na Enfusion mogła być troszeczkę wyższa, gdyby nie to, że wypadła walka Ismaela Lazara. Ismael Lazar miał bić się z... Ty, no wyleciało mi z głowy. Z towarzyszem. Z Tavaresem, tak. To miała być obrona pasa przez Luisa Tavaresa w wadze ciężkiej, w wadze plus 100 kg, bo troszeczkę Fusion zmieniło kategorie wagowe z nowym rokiem. Wpadł Marokańczyk na testach antydopingowych, a więc jakieś jednak są przeprowadzone przez komisję sportową tam w regionu holenderskiego, czy ogólnie, czy to taką ogólnoholenderską. No troszeczkę zdziwienie, bo jednak jeden title match wypadł. Dlatego też walka w 7-5 Larkubi Van Rossmalen wskoczyła na tą główną rozpiskę. Ale to dobrze chyba, jeśli biorąc pod uwagę przynajmniej sam poziom i samą ilość emocji. No okej, dwóch dobrych zawodników by się zmierzyło, mówię o Tavareszu z Lazarem. Ale wydaje się, że to ta walka mogłaby bardzo przypominać pojedynek Tavaresa z Willisem o pas kilka miesięcy temu, bo gdzie Tavares znacznie górował, jeśli chodzi o szybkość nad Holendrem. Tutaj też mogłoby być podobnie, aczkolwiek podobno Lazar się bardzo mocno do tej walki przygotowywał. Zapowiadał, że znowu nauczy kickboxingu Tavaresa, ponieważ oni już się raz spotkali w ringu. Lazar zresztą mówił, że po tej porażce jego przeciwnik przeniósł się kategorię niżej. No, dużo podtekstów, bardzo duża promocja, jeśli chodzi o tą walkę. Tam nawet Infusion wypuściło Tak, długi, ogromny, no. ponad 10-minutowy dokument, mini dokument. No i wszystko psu w dupę, no bo Lazar nie został dopuszczony do walki. To no tak czasami bywa, chociaż fakt faktem, że nie wszystko zależy od organizatorów, prawda? No, że jednak jest ta wypadkowa szczęścia i pecha. Co zresztą zdarza się nawet na największych galach, no bo także przecież UFC ma problemy ze sprzedawaniem pay-per-view, nie ma twarzy, bo chociażby taki Jon Jones co chwila pakuje się w jakieś tarapaty. Jak nie narkotyki, to doping. I kilka innych spraw. Tak samo, chociaż Anderson Silva przecież wypadł na kilka lat za doping, chociaż on już jakby nie jest tą pierwszoplanową postacią. Ronda Rousey się wycofała do WWE w ogóle, więc no, nie ma na razie kim sprzedawać pay-per-view. Ale tak, do czego nawiązuję? Dlatego, że czasami no, ci zawodnicy wypadali w takim dosyć późnym etapie. Ich się promowało i tak było też tym razem, że Lazar w sumie jest jedną z głównych postaci Enfusion i no niestety, ale nie zobaczyliśmy go.
w ringu ostatecznie. Jedna ważna rzecz, bo w sumie tego nie powiedziałem, a chciałem to powiedzieć, że ta gala była bardzo mocno promowana już od września tamtego roku. A więc ile to jest miesięcy? To jest wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń i jeszcze kawałek lutego, czyli prawie pół roku promocji tej gali. My o walce Typhoon Oscar Andy Sauer wiedzieliśmy już od września, więc naprawdę, no, poza tym jeszcze sobie powiedzmy jedną rzecz, bo tego nie powiedzieliśmy, to była gala jubileuszowa, taka upamiętniająca jubileusz, to jest pięciolecie organizacji Entfusion, organizacji mającej swoją siedzibę. Ring Fight Promotion. Ring Fight Promotions to jest chyba jeden z takich podmiotów, który pomaga Enfusion przy galach, bo Enfusion zawsze sobie dobiera regionalnych partnerów. Tak mi się wydaje. W każdym razie organizacja Edwina Vanossa, która ma siedzibę w Alkmaar. No i w tym roku stuka 5 lat. I ona była bardzo mocno promowana, a dla porównania mieliśmy też w tym samym miesiącu galę w Salange we Francji, gdzie w ogóle promocji nie było. Ale tak też mieliśmy pod koniec poprzedniego roku w grudniu, gdzie mieliśmy Hagę, druga gala, którą zresztą komentowałeś ze mną, która w ogóle, wiesz, była dosyć mocno pomijana, jeśli chodzi o promocję, i był gwóźdź programu w Abu Dhabi z wielokrotnie wspomnianym przeze mnie turniejem do 72 kg. No i teraz gala bodajże w Amsterdamie. Nie, przepraszam, w Abu Dhabi, już to chyba mówiłem. Tam między innymi Bułakaw z żoną Emrisko, Martin Pacas między innymi na karcie, Andy Semeleir z Redouanem Larkubim. Larkubi wraca do swojej kategorii do 72,5 kg. Luis Tavares też będzie na tej karcie, bo będzie się bił z Fatihem Ulusojem. Ciekawostka jest taka, że z Ulusojem miał walczyć Ismael Lazar. Także Lazar miał rozpisane dwie walki na luty i marzec. Nie zawalczy ani razu. Walkę przejmie jego konkurent z gali w Eindhoven. Czyli więc Luis Tavares z Fatihem Ulusojem zawalczą o Grand Prix imienia Ismaela Lazara. Zobaczymy też dosyć ciekawą walkę otwierającą. Tomoyuki Nishikawa, znany z Gal Kundun Fight, zmierzy się z Imadem Aslim, Marokańczykiem, ale dla odmiany trenującym, mieszkającym w Dubaju. Zawodnikiem, który swoją ostatnią walkę zakończył przez dyskwalifikację. Jego trener mówił, że mamy unikalną taktykę, której nikt jeszcze nie zaadaptował. Zaskoczymy was absolutnie. No i zaskoczyli tak, że Asli został zdyskwalifikowany za ciosy z baniaka. Czyli co by nie powiedzieć? Dość unikalny. Dość unikalne. No i ostatnia walka, którą tam chciałem zapowiedzieć, to Anuar Lamai z Rehilio van den Entem. Lamai to jest ten zawodnik, który spotkał się z obrotówką Marvina Monteiro kilka miesięcy temu i walczył całe 3 sekundy. Zobaczymy, jak pójdzie mu z van den Entem. No, Rehilio van den Ent jest tutaj zdecydowanym faworytem, ale zobaczymy też z punktu widzenia psychologicznego, jak Lamai sobie poradzi, no bo jednak chyba niełatwo wraca się do akcji po tym, jak bijesz się całe 3 sekundy, dostajesz obrotówkę na wątrobę i cię nie ma. No na pewno łatwiej niż jakbyś dostał w głowę i ciężki knockout. Jak to było chociażby na gali ostatniej tłuszczu, którą miałem przyjemność komentować, tam 4 sekundy zaledwie wystarczyły Bogdanowi Bułęckiemu, żeby zakończyć pojedynek z Michałem Kurczem. Natomiast co się jeszcze tyczy kickboxingu na świecie, mieliśmy galę International Lightweight Federation in Japan. Tam do sprawdzenia na Twitterze, zwłaszcza gdzieś tam urywki, był weteran UFC, nawet walczył, który walkę zremisował. Shunichi Shimizu, zgadza się. On zremisował walkę z zawodnikiem z Mianmaru, natomiast nie pamiętam nazwiska. 19-latkiem. 19-latkiem. Zremisował, to też powiedzmy sobie, co znaczy remis według zasad lightweight, tych tradycyjnych, nie tych
zwesternizowany, że tak się wyrażę, jak w przypadku World Lightweight Championship, tam gdzie walczy Artur Saładiak. Według zasad tradycyjnych nie mamy sędziów punktowych, jest tylko sędzia ringowy. Liczenie odbywa się do 10, ale trwa 20 sekund. Znokautowany zawodnik może wziąć dwuminutowy timeout, a więc dostaje taką drugą szansę. Ma tylko jedno takie koło ratunkowe w trakcie pojedynku. Jeśli walka, zazwyczaj zakontraktowane są te walki na 5 rund, jeśli taka walka się nie zakończy przed czasem, to orzekany jest remis. Dokładnie. Wyniki do sprawdzenia fight.jp. Oczywiście dla tych, co znają japoński, dla tych, co nie znają, no to ułatwiaczem może być przeglądarka Google Chrome, która potrafi tłumaczyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie wydarzeń w światowym kickboxingu. Dziękuję bardzo za uwagę. Paweł Sowicki. Daniel Dziubicki. Pozdrawiam wszystkich rodaków. Do usłyszenia.